Nice of you to drop in. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Origins. Bez żadnego przedłużania, wskakujemy do Batwinga. So, to make your travels easier, I went ahead and set up some auto-nav points at different areas of the city. One of my preset destinations should take you right to Jezebel Plaza. No i spróbujemy dostać się właśnie do dzielnicy zaułków, do tego punktu zrzutu, ale... No, ja już wiem, że coś pójdzie nie tak. Że to przejście z tym toperzem jest zajebiste. Literalnie, jakbym mógł, to bym sobie wziął to przejście jak z green screena i bym go użył za każdym razem właśnie w Batmanie. Alfred, I've gone. I'm tracking it too. It appears the control towers you use for your auto-nav systems are putting out a jamming signal. Storm damage. You'll have to go down there and find that out for yourself, sir. Got it. We're close to one now. As long as he keeps paying us, he can do smoke signals for all I care. So, does Gotham Optics get this benefit? Expedition time, health insurance? I'm thinking they must set you up pretty nice. I guess. Listen to you. They need a bad career change. True. Plus, after tonight, they might have some opening. Oh, no, please. Don't kill us. We'll see what that weirdo hires has to say about that. Okej, specjalnie siedziałem cicho, żebyście sobie wysłuchali całej tej rozmowy. No, to jest oczywiście pierwsze takie oficjalne spotkanie łowcy. Będziemy mieli takie szybkie wyjaśnienie w tutorialu, jak zachować się podczas tych spotkań. No, oczywiście jest to bardziej dla graczy, którzy jeszcze nie mieli styczności z ani jedną częścią Batman Arkham. What the? Grab the hostages! You seeing this? What the hell is it? Iron mission around. Move it. I can drop smoke pellets to conceal my movements. Come on. I need to get up and out of danger. He can't shoot what he can't see. I'm watching you from over here. Attacking head-on is a good way to get myself shot, and probably the hostage too. But they won't expect an attack from above. Nobody ever does. No i to jest aż dziwne, nie? Is that thing out there with you? Are you crazy? We were answering a service call. That's it? You better not be lying to me. Hello. Screw this. Kurde, myślałem, że się odezwie zakładnik, ale niestety nie tym razem. W ogóle, ile trzeba mieć pary, żeby... You think it's the guy that hired us? You piss him off or something? Either way, we need to get the hell out of here. Now! Ile trzeba mieć pary, żeby wyciągnąć, albo w przypadku tego przewrócenia wyrwać taką kratę ze ściany. Get yourself to safety and call the police. They'll want to see what's going on here. Okay, I will. This was just supposed to be a service call. Where are you going? Where the tower, in and out. I need a new job. Whoever you are, come near me. Don't let me do something crazy. I can fix the tower. Whatever you want. Just please don't hurt me. All I want is for you to get yourself to safety. Widzicie to, kurde? Jak oni są zesrani po prostu? Bo tylko tak Batman jest? To jest to, co mówiłem właśnie. Że się boją Batmana.
to. Kiedy on tą linkę zdążył mu zaczepić, nie? No idea. Ale wpadło mi pierwsze wyzwanie Mrocznego Rycerza, jeśli chodzi o właśnie najgorszy koszmar. Co jest dalej? 3 ciche przewrócenia podczas jednego spotkania. No dobra, to się uda zrobić. Oby tylko udało się... Bo to jest o tyle fajne, bo można takie przewrócenie robić nawet nie tylko w takich oficjalnych podejściach do łowcy, tylko są też na przykład takie pomniejsze, takie małe daszki, na przykład stoją sobie typy z no, z gnatami po prostu, jak na przykład Arkham City, i wystarczy tego, wiecie, podejść, zajść ich, zdjąć, i to się też liczy jako spotkanie łowcy. Tylko jak jest 3 takich, no to warto dobrze sobie wyczuć timing. Ale teraz przejdziemy sobie do drugiej części, powiedzmy, gameplayu z wykorzystaniem typu detektywa, która dobitnie pokaże wam teraz, że Batman, znaczy dobitnie, po prostu pokaże, że w tej części twórcy bardziej położyli nacisk na to, że Batman jest właśnie znany jako ten największy detektyw. Bo mimo iż był dość błyskotliwy w rozwiązaniach z niektórych rozwiązań z poprzedniej części, to nie dało się tak odczuć tego, że on faktycznie jest detektywem. Tutaj troszkę się to zmieni. I don't think this tower malfunction is from storm damage. I need to set up a crime scene and find out what happened. I should start by identifying the victim. Victim's name is David Shannon, a Gotham Optics employee sent here to repair a faulty network tower. But what killed him? Scanning the DNA impact on the wall should provide an answer. No i ta rekonstrukcja, nie? To jest też coś zajebistego. Impact analysis indicates the victim was killed by some kind of explosion, originating at that access panel. I should scan it for additional clues. It looks like the panel was rigged to detonate when swiped with a key card. Someone really didn't want this tower repaired, and it looks like that same someone left a set of fingerprints behind. Alfred, I'm uploading some prints for analysis. Let me know what comes back. Certainly, sir. Searching now. And here we are. They belong to one John F. Baker. He's a rather unremarkable criminal. Small jobs, mostly. And, that's curious. What's curious? Mr. Baker's dead, sir. His body was recovered from the Diamond District just under an hour ago. Looks like someone's tying up loose ends. I can bypass the booby-trapped access panel with my cryptographic sequencer. But I'll need the encryption codes from the victim's access card. Reviewing the crime scene will show me where it is. No i teraz zazwyczaj przewinę rekonstrukcję. Ja już wiem, że karta jest panem, nawet ją zresztą tutaj widać, ale dopóki na rekonstrukcji nie zobaczymy, gdzie ta karta poleciała, co jak widać tutaj, jak leci, no to dopóki tego bata nie zobaczy, no to nie otworzymy sobie tego. Tak więc pyk. No i zabieramy. Znaczy zabieramy, w sumie na razie to tylko otwieramy wentylację. No i teraz tylko skanujemy sobie kody. This card has the codes I need to hack any of the network tower's access panels. Może to za każdy raz te durne przyklęknięcie Batmana, nie? I to w każdej starej części. Dlaczego i dopiero pomyśleli w Arkham Knight, żeby, wiecie, dać mu te opcje, żeby on sobie tylko stał, tylko taki tyk, zyt, 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 nie. W każdym z poprzedniczek, musiał po prostu tak uklęknąć, nie? No nie, po co tak przyklękuje? Alfred, contact the GCPD. Let them know about the body. Send the data from my analysis, too. Certainly, sir. Does this mean you found the source of the disturbance? I think so. No. Że otwieramy i trzeba tylko zhakować teraz tutaj ten panel. Ale... No, pomyślmy. Cyfrowe dane odpowiada tylko na SMS-y. Jak sądzicie, któż mógł to zostawić? Jeszcze raz chwilę podtrzymam. No i patrzcie. Czy mieliście rację? Well, well, if it isn't the King Thug himself. Figured it was only a matter of time before you showed up. Sorry about the mess downstairs.
Who is this? Think of me as a great big mystery, one you're never going to solve. Enigma, then. Oh, you must think you're so clever. Well, how's this for clever? I've taken control of towers all over the city. As long as they're active, your Batwing's useless. And it looks like it's gonna stay that way. I mean, this one's practically begging to be taken offline, and you still can't hack it. Pun intended, of course. Black Mask's not going to like this. What are you talking about? Wouldn't you like to know? With the jammer offline, I can travel here with the Batwing. Those relays are part of a distributed security system. I wonder what they're protecting. That must be where Enigma set up shop. I need to pay him a visit. Nie wiem, czy mi tak to przetegował na samą górę. Ale tak, mamy te przekaźniki. Przekaźnik właśnie warto niszczyć, bo nie dość, że jest to bonus do expa, no to jeszcze przydaje się właśnie a propos kwatery Enigmy, bo tam też są specjalne, jest taki specjalny jego serwer, który trzeba zniszczyć, ale najpierw trzeba te zniszczyć te przekaźniki, żeby dało się obejść, tak powiem, obronę tego jego systemu. No i to są właśnie zadania poszukiwani, czyli po prostu misje poboczne. Jak widać, mamy tutaj kilka spraw. Każda daje dość duży zastrzyk expa. I see you've regained control of the Batwing, sir. I suppose it's off to Jezebel Plaza, then. That's the plan. Then I've also got a lead on Enigma. Well, don't overthink it too much, sir. We both know you'll eventually wind up doing both. No, naprawdę. Obie te rzeczy dają duży zastrzyk expa, znaczy te zadania poboczne, ale warto jednak je wykonywać nie po fabule, tylko wyrobić sobie taki przerwę od fabuły i zabierać się za poboczniaki, kiedy tylko jest okazja. Bo uwierzcie mi, im wcześniej odblokujecie sobie niektóre gadżety, czy raczej upgrade'y, tym lepiej dla was. I'm running out of time. I should head for Jezebel Plaza. No, tutaj pamiętam, że właśnie w swojej postaci, to od razu wam pokażę. Póki co wszystko jest nieznane. Nieprzeciętnie inteligentny, ale także niepewny siebie. Nieustannie próbuje dowieść swojej wyższości, mistrz hakerstwa. Wydaje się, że Enigma jest w stanie złamać zabezpieczenie każdej sieci. Na atak narażona jest nawet sieć Batmana. Dlatego należy podjąć kroki, które uniemożliwią naruszenie zabezpieczeń w przyszłości. Gdyby udało mu się zdobyć dostęp do Batkomputera, trudno przewidzieć, jakie szkody mógłby wyrządzić. Na szczęście zapęd do łamania zabezpieczeń sprawia, że często przesadza, a im bardziej zwraca na siebie uwagę, tym łatwiej jest go wyśledzić i udaremnić jego zamiary. Tutaj właśnie dobrze kojarzyłem, że jest tutaj pakiet. To pakiet? A nie, to nie pakiet, to jest właśnie jeden z tych przekaźników. Whatever these relays are protecting, it can't be good. I should destroy any more I come across. No way! Siema. No, to jest tylko szybka akcja. Czaszeczka. Dobra, czy tutaj nie było jakiegoś takiego specjalnego znaku? Tu, czy to gdzieś... Nie, chyba to gdzieś indziej było. Dobra, ja nie będę tak dłużej się na to roztegowywał. Z tego co kojarzę, to nasz kolega Enigma nie ma zbytnio gadane, jeśli chodzi o te kiedy mu niszczy te przekaźniki, ale... A, dobra, gierek już z takiego punktu. Ale możemy się tak, wiecie, w drodze możemy się kilkoma zająć. Bo czemu by nie? Gdzie on jest? Gdzieś tam. Dobra. Przelecę tu, bo chcę jeszcze drugą zająć się, w tym odcinku wolę zająć się wieżami, tymi, które mogę zrobić i jeśli się uda, to też właśnie naszym tym. To jest kolejny pakiet danych, ale tu potrzebuję specjalnego gadżetu, aby to zrobić, więc to na razie sobie odpuszczam. Leć batarangu. Drugi przekaz zniszczony i 2000 expa praktycznie za nic dostaję. O, proszę, tutaj... Tutaj kolejny pakiet, tak? Czy tak, ale mamy pakiet na dole, bo czekajcie na górze. Kurde, serio nie zależyło mi tego. Dobra, zasięg jest zaś słaby, więc nie wita.
mówię, ja zamierzam sobie pozbierać wszystkie, ale nie tak, nie na odcinkach. Na odcinkach będę zbierał co nieco, a jak mi się coś trafi tak po drodze, to czemu by nie? Looks like it's part of a larger set. If I can collect enough of these, I should be able to read the file. Dobra, jak to było? Szybowanie przez 75 metrów bez użycia wyrzutni, więc spoko. To się da zrobić, to bardzo łatwo. Kurde, zaś ten przekaźnik. O, dobra, na szczęście akurat zaliczyło się wyzwanie. Mogę się zająć tym. Zobaczmy teraz kolejne, jakie tam było. Dobra, pomocnicze, tutaj już mamy dwa. Wzmacniasz moce za zebranie jednego pakietu. No i za zniszczenie jednej sieci mamy wzmacniacz zasięgu. I to jest coś, co warto zrobić i to bardzo szybko. Dobra, kolejny tutaj. Zanur kupiono przez 25 metrów. Okej. Okay. Musimy znaleźć jakiś wysoki punkt, żeby to zrobić. O, na przykład tutaj. Nie wiem, jak mnie nie zauważyli, ale też jakaś nie będę. Tutaj, wyżej, wyżej. No. Bez jaj, serio? O, miałem coś. Kurde. Ajajaj. Tu jestem blisko, to mogę się tym zająć. Aha, czekaj. Inaczej. Teraz. Ej! Tu. No, resetuj się. Chciałem się zająć wieżą, ale dobra, wieżą zajmiemy się później. Mogę tutaj zawsze szybko wrócić, więc. Z takiego. Okej, dziękuję. Kolejny pik. Zobaczcie jego fragment. I pyk, kolejny poziom. Dobra. Jak mówiłem, idę najpierw w pancerz przeciwko walce wręcz. A potem będę się zajmował innymi. Niestety nie będę. Znaczy mógłbym teraz iść do Enigmy i zająć się kryjówką. O, w ogóle pakiet tak sobie leżący. Chyba nie wziąć. Kurde, żałuję, że mam takiego że nie mam akurat. I could go investigate, perhaps stop the crime. But I also need to protect the arms deal in Jezebel Plaza. Jakbym miał taki specjalny atak na przyspieszenie, to mógłbym tutaj bardzo fajnie kilku zdjąć, gdyby się dobrze ustawili. Kurde. Żegnam. O kurde, prawie! Aj, zjebałem. W sumie właśnie, czekaj, a propos. Co jest na walce? Co jest na walce? Zanurkuj w... Nie, tutaj, w strażnik. Szybko użyj batarangu 3 razy, okej. O, to jest właśnie to, o czym mówiłem, że taki szybki przeskok, nie? Ej! No halo, cisnę kontrę! No nie, gościu, miałeś typa obok siebie, a poleciałeś do typa, który był zaraz obok. Znaczy, oddalony od ciebie jakieś pół metra. No człowieku. Teraz kontruj 5 ciosów i... Czy się to drugie teraz zaliczyło? Niestety nie. A szkoda. To jest długa bridge. I should use my grapnel accelerator. Ja. To jest kolejna enigma, ale ty to już sobie oleję, to będzie później. To jest dość proste, wystarczy tego użyć dobrze dla niesterowanego batarangu, ale no, jak mówiłem, no, to jest knif tych zagadek, nie? Że one nie są zazwyczaj trudne, tylko wymagają konkretnych gadżetów albo... I hope you'll try to keep a low profile tonight, sir. Trust me, I'll take out those assassins before they even know I'm there. It's not just that.
If some curious child looks out to see who's pattering across their rooftop, they'll expect Santa Claus, not a black-clad bat creature. I don't patter. Och, batuch, batuch. Dobra, tu jest gdzieś jedna wieża, którą jeszcze mogę się zająć. Ale ją mogę w sumie zrobić po drodze, jak będę wykonywał później, po tej akcji właśnie w tej, w Jezelu Plaza. Najpierw zajmiemy się właśnie fabułą. Nie pamiętam, że gdzieś był chyba przekaźnik. O, dokładnie, tutaj jest. Okej, okay. Jedziemy dalej. Teraz będziemy na miejscu. 27 minut już minęło. Kiedy? Nie mam bladego pojęcia. O, kolejny przekaźnik. Dobra. Cyk. Dobra. No i... siema. Looks like I'm the first one here. I need to find a spot where I can stake this place out unnoticed. Penguin. Not a dime changes hands in this city he can't tell you about. If anyone knows where Black Mask and his assassins are, it's him. But Penguin's hard to find. His men are doing a deal here. I'll make them talk. Guys! So, little boys, what do you want for Christmas? Oh wait, I already know. See if you've been naughty or oh, nice. Punk in the Santa hat must be in charge. Where's the rest of them? Whoa, whoa, we easy tiger. When you deal with us, you're dealing with the Penguin. This is some fly-by-night operation. I didn't come all the way down here for just one gun. Yes, but these aren't just any old guns you're buying. Think of them like a fine wine, and I am your sommelier. I want you to taste it. Try it out. Make sure you like the heft, the feel, the sight, before I pour you the full glass. What are you talking about? Go on, test it out. Fire a few rounds. The gun that shoots. Ja też znam człowieka o prostych wymaganiach. Przy tym spuścić ma ty pierdol. Kurde, kontra! No, prześcisnąłem kontrę! That's a crazy. Ja to dziwne. Aha, co się stało? Dobra, i co jest kolejne? O, a nie! Zaliczyło mi w trakcie jednej walki jednak! Patrzę, bo zaliczyło mi, kurde, trzy wyzwania za jeden zamachem. Czyli teraz co? Ukończ wagę bez przerywania trybu skupienia. No i płynne skupienie jest właśnie... aktywne. To warto użyć tego. To warto użyć, kiedy się... w jakiejś właśnie prostej walce, gdzie można aktywować sobie szybko to skupienie. Dobra, sobie nie muszę czekać, tak X przeleci, musi dodać tak czy siak. Idziemy dalej z tankami.
Where's the penguin? I don't know. Where is he? I swear. Damn. No, Batu, chyba Wake trochę up. Przegiąłeś. Time to talk. Where's Cobblepot? Let me go! If you insist. Stawię na własne życzenie, no dostałeś. Please, stop! Stop! I'll call him. I'll tell you anything you want to know, please! Too late. I already have what I need. Don't! You're freaking crazy! If I can read this SIM card, I may be able to locate Penguin. Alfred, I'm getting interference on my comm systems. Is that on your side? No, sir. I'm seeing it as well. It's from the nearby GCR tower. It's the same signal jamming the Batwing's auto-nerve systems. I've highlighted the tower on your map. I'll need to stop that signal before I can track down the Penguin. Dobra, to jest tutaj pod spodem, ale żeby to... Ty, ej, w sumie właśnie, YOLO! Może uda się od razu zrobić jeszcze te walki bez przerywania skupienia. Bo akurat jest gościu w pancerzu, a to jest coś akurat dla mnie. Czego jeszcze zniszczymy przekaźnik, to jest zaraz drugi obok. Ej, nie typa! Aj! Dobra, moment. Teraz się skupić. Ważne. Dobra, muszę napić razy 12, żeby włączyć właśnie płynne skupienie. Dobra, i teraz tego nie przerwać. Elo! Pięknie. Jeszcze level. Dobra, oczywiście idziemy dalej w pancerz bojowy. No i teraz jest i dalej, następna będzie, będzie kontra na ostrze. Chyba tak zgubię na chwilę, będziemy słuchać z tą muzyczką, nie? Ale to... Chyba jakaś muzyka sklepowa. I nie gadaj, żeby mnie ktoś zauważył. W sensie... ktoś. No... O, dobra. I sure as hell didn't. So how was he wiring us our money? You know what your problem is? You... Just being smart. You think it's a coincidence we get this job the same time Black Mask puts a bounty on the bat's head? I don't want to be mixed up in that. No way, no how. That whole thing's gonna blow over. Yeah, as soon as Black Mask realizes the bat's a myth, things will go back to normal. Hope you're right. And if that means we're out of a job, so be it. Dobra. Dobra, zobaczmy, co jest następne na liście wyzwań. Różnorodność razy 3. Okej. Stupid Storm! That's the guy! Wbrew pozorom, do różnorodność razy 3 jest bardzo łatwa do uzyskania. Aj, no już zjebałem. Gdyby jeszcze była doskonała kombinacja, nie? To byłoby super. Dobra. Chodź tu.
Kurde, szkoda, że nie dało zrobić tego dociągnięcia, które chciałem wam pokazać teraz. I'm looking forward to watching you fail. Typical. I mean, why apply cognitive resources to a problem when you can just throw crap at it? A co to według ciebie było, chłopu? Jak dla mnie to właśnie było rozwiązanie problemu. Ja nie jestem Flashem, nie przeniknę sobie przez to. Także możesz mi stać pałę tak naprawdę. Jak masz jakieś wąty. You know, if you'd asked nicely, I'd have opened it for you. Congratulations are in order. Maybe you're not as stupid as I've been led to believe. Why are you doing this, Enigma? Direct, I like it. So, I'll tell you. Gotham's sullied. It's filled with brutes who control this city through violence and intimidation. You didn't answer my question. Because you didn't let me finish! I want to get rid of them, Batman, to improve Gotham's intellectual and moral standing. But I'm not a thug like you. My approach is a bit more refined. What you're doing is no different than stealing. There's nothing refined about it. Your response is as predictable as it is banal. Goodbye. Boli mnie tylko fakt, że Enigma jest tej statycznym obrazem i nie ma takiej faktycznej rozmowy. Now I can access the SIM card I took from that arms dealer and hack Penguin's communications. The Penguin's pretty pissed off about the deal going south. Yeah, if I was involved in that, I'd be on my way out of the city. Alfred, I'm reading a signal from Penguin's men, but it's not associated with any known wireless frequency. Ah, yes, I see it here. Looks like Penguin runs his own private wireless network, using laptop transmitters serving as ad hoc comm stations. He's feeding his men frequencies via two-way radio. There are two of these comm stations near your position. Good. Mark them on my map. If I can find and hack those walkie-talkies, I can triangulate Penguin's position. No, ja już tak oczywiście pamiętam w miarę, gdzie one są, dlatego już zacząłem lecieć w tą stronę. Kurde, chciałem to pokazać, ale oczywiście źle poleciałem. Pokazać. Chciałem wam dać opcję posłuchania sobie tego dialogu, no ale trudno. Oczywiście zaś sobie wybrałem zły moment. No ej, come on! Takie powalenie mi chodziło w poprzedniej walce. Dobra, to zgarniamy sobie pierwszą kartę. Batman? You expect me to believe that? I need to find the next comm station, then I'll be able to triangulate Penguin's position. Get messed with our shipment. Like saving his own ass. So next time you want to make up a story, you better hope the person you're telling it to is dumber than you are. Oh, wait. That's right. There ain't no one dumber than you! Mr. Cobblepot, I swear it was the bat. He dropped Ricky off the roof of the clock tower straight into the Christmas tree. I don't care what you think you saw. If you're not back here with my money in the next 10 minutes, I'll cut your damn eyeballs out. And then you won't have to worry about seeing nothing. Ever again. Is that clear? Yes, Mr. Cobblepot. I'm sorry, Mr. Cobblepot. Boli mnie naprawdę jedna rzecz, że i to ani w wersji konsolowej, ani w wersji widzę PC-towej nie jest naprawione. Że w momencie, w którym te zbiry od pingwina zaczynają gadać, znaczy zaczyna gadać pingwin,
i Batman coś dopowie, to się nie pojawiają znowu napisy, które gada Pingwin. Tylko przez chwilę widać, co on tam gada. A to trochę boli. Okej. Zobaczmy, tu mogę te trzy przewrócenia właśnie wykonać po cichu. Muszę dobrze sobie to rozplanować, gdzie jestem trzeci koleś. Tutaj. Tam się akurat nawalają, ale to może zdążę zrobić jeszcze po tej akcji. No rozdzielcie się, panowie, rozdzielcie. Okej. He's king of the damn city. Ain't no one can touch him. Except that bad thing. Dobra, i jeszcze ty. No i pięknie. I powinno zejść mi teraz trzy przewrócenia po cichu. Gotcha. Dobra, tutaj mamy do hakowania, bo pytanie, czy będę w stanie to zhakować. Czy widziałem gdzieś, gdzieś kolejny pakiet albo kolejny przekaźnik, czy mi się wydawało? Chyba mi się przewidziało. Dobra, powinienem być w stanie to zrobić. No. Nie, to nie to. O, jest, nieprawda. To będzie to. Dobra. Kurde, i za długo zwlekałem, już nie zrobię tego przestępstwa. No ale trudno. Ale za to mamy już, na szczęście, przewrócenie, czy tam kontrę na atak nożem. I jestem coraz bliżej po pierwsze kontry krytycznej, a po drugie premii do kombinacji. Dobrze, zabierzmy sobie jeszcze to. No i zlokalizujmy pingwina. All right, everyone, listen up. I know I ought to cancel our annual boiler deck fights after what happened tonight at Jezebel Plaza. But just there to show you are. What a nice I'm guy the I final am, offer. The fights are still on. So get yourself down to the ship right now if you want in on this. He's been hiding out on an old ship. No wonder he's been so hard to find. Wait for Lagos. No, jak słyszeliście, Pingwin chowa się na statku. Co ciekawe, na jego własnym statku o nazwie Final Offer, czyli ostateczna oferta. Nie powiem, ciekawe. Jeśli chodzi o nazywanie statku w taki sposób, no ale... No nie ja to wymyślałem, nie? Dobra, no zahacz mnie tam gdzieś na górze, nie? A, nie do końca to miałem na myśli. Okej, ale to będę musiał chyba przelecieć tędy. Lecisz, że tam przejść, ważne. Szybki skrócić i tyle. Nie kumam czasami, kiedy się to triggeruje jako wzmacniacza czasu, ale kiedy nie. To się w dziwnych miejscach czasami odpala. Na przykład tam na spokojnie dałoby się przeskoczyć, nie? Chcę rozpędzić, a on... A gra stwierdziła, że jednak nie. Dobra, co mi teraz zostało do wzmacniacza wyrzutni? Chyba właśnie te ćwiczenia w rzeczywistości rozszerzonej, dlatego mi się nie nabijają te przebowania, ale to za chwilę nadrobimy. To jeszcze na koniec myślę, że zajmiemy się tam jedną wieżą, żeby już mieć fast travel też do tej części miasta. No, aha, ja wciskam więc kontrę, gra mająca wyjebane. You may
Kurde, widziałem taki film, jak gościu w Arkham City na tym moście walczył, miał trzech typa i jeden, jak rzucił batarang, to leciał przez całą długość. Ready for round three, then? Let's see what you can do. Oh, right. There are also some things we should discuss, but we can attend to them when you're finished. Assuming you can finish. Careful now! That's public property you're destroying. Crawling around in vents like a common rat. How expected. I bet steering that thing requires a whole lot of concentration. Oops, sorry about that! Jakby, ja bym sobie musiał na słuchawkach to raz przejść, bo jestem ciekaw, czy to mi faktycznie jakieś trudności sprawiało, gdyby on mi tak się darł na przykład do ucha, nie? Bo ja tak, o, dla mnie to nie jest żaden problem, żeby się tego... Że to otworzyć, nie? Interesting. Watching you figure that one out was a real treat. I'll make sure the next one is even more provocative. This isn't a game, Enigma. Oh, but it is. And one you're more than welcome to stop playing. Now you need to stop interfering with my work. Tackling these towers is one thing, but my handlers, my data, my network relays, those aren't meant for you, so back off! Ty wspomniał o handlarzach jeszcze nawet, czy na informatorach, nie? Ale jeszcze nawet nie dobrałem, nie? I teraz właśnie. Dobra, niech to przejdzie. Jakby się tak przesunie, nieważne. I do mapki. Teraz patrzcie, mamy do wyboru jeszcze dwie wieże. Tą i tą. Na ten moment na spokojnie mogę aktywować, ale w dzielnicy brylantów i w mili rozrywki, no, to sobie jeszcze poczeka do dość późnej linii fabularnej, zanim będę mógł coś z tym zrobić. Tutaj dalej... Jeszcze tak, Enigma mi został, plus to. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się właśnie tą wieżą i tą wieżą tutaj, gdzie w dzielnicy przemysłowej. No a potem właśnie jak zrobimy tą wieżę, to udamy się na Final Offer i spróbujemy coś tam jeszcze ogarnąć. Ja też spróbuję poza nagraniem zniszczyć te przekaźniki, żeby mieć tam, wiecie, jakiś drobny bonus. Z tego co pamiętam, jak się zniszczy jedną sieć, to on chyba nic nie mówi. Na przykład w każdym razie, a jeśli mówi, to chyba nic istotnego. Ale jak się zniszczy wszystkie, no to coś tam na pewno napomina. Ale mówię, to zobaczymy w kolejnym odcinku. Ja na razie przelecę się do Coventry, żeby pobawić się tymi wszystkimi przekaźnikami i tak dalej. No a potem będę nagrywał kolejny odcinek i pójdziemy sobie do Burnley, aby zrobić te wieże. Jest nieco ciekawy knif związany, który chcę wam pokazać. Jestem ciekaw, czy jest zachowane też wersje na pecety, ale to zobaczymy w kolejnym materiale. Także ja lecę do Coventry, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!